Nie wiem. Ekscelencjo, wszystkie biskupie, przewodniczący proboszczu, szanowni państwo, wszyscy posłowie, goście oficjalni. W tej chwili rozpoczynamy kolejny element włączonego, kolejny segment naszej uroczystości, złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Klimat tej części uroczystości, klimat tej pogłębionej potrzeby refleksji nad ofiarami ludobójstwa prowadzi nas z zespół folklorystycznej ziemi sinawskiej pod kierownictwem pani Marii Francuz. Wykona dla nas pieśń. Proszę bardzo. Związek Sybiraków, oddział Legislacji.
Oddział Legnicy. Oddział Legnicy, tak. Proszę teraz oddział. Związek się brakło, że w Towarzystwo Wesnarski i pan Stanisław Laskowski, władze powiatu Jaworskiego, pan Wesnarski, wiceprezes Zielonego i Przewodniczącego Zgromadzenia Zdrowego w Wrocławiu. Kto jeszcze? PSL Powiat Połowski. PSL Polskie Zespół Ludowe Powiatu Połowskiego, bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, pani Barbara Smoleńska, prezes zarządu oddziału Komisji Wysokiego Okresu Południowo-Wschodniego z Bolesławca. Dziękuję bardzo. Pan inżynier Zbigniew Skowron, przedsiębiorca, działacz ludowy. Bardzo dziękuję, panie inżynierze. Kto jeszcze, proszę bardzo. Przedstawiciel Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego, ale jest to bardzo miło. Radny Prawa i Sprawiedliwości.